Nie wszystkie składniki tej karmy lubię, dlatego postanowiłam je posegregować i powkładać do oddzielnych pojemników. Lubię porządek, a ty? Kiedy wchodzisz do supermarketu, żeby coś kupić, na przykład mleko, bułki i karmę dla gryzoni, to nie musisz biegać po całym sklepie, tylko od razu możesz skierować się do regałów, w których zgrupowane są produkty należące do tej samej kategorii, na przykład nabiał, pieczywo czy artykuły dla zwierząt. Jeśli odwiedzisz bibliotekę, z której chcesz wypożyczyć konkretną książkę, to nie musisz przeszukiwać wszystkich regałów. Możesz skorzystać z katalogu alfabetycznego lub rzeczowego, w którym znajdziesz dokładną lokalizację książki wśród zbiorów biblioteki, na przykład dział, numer regału. Na pewno wiesz, jak skorzystać z takiego katalogu w bibliotece. Ale gdyby jednak nie, to przy najbliższej okazji odwiedź bibliotekę w swojej szkole i zapytaj pani bibliotekarki, skąd wie, gdzie szybko znaleźć książkę, o którą poprosisz. Aby dobrze zrozumieć zagadnienia omawiane w tej lekcji, musisz najpierw poznać kilka terminów, którymi będziemy się posługiwali. Systematyka to najstarsza dziedzina nauk biologicznych, zajmująca się klasyfikowaniem, katalogowaniem oraz opisywaniem organizmów. A jest co opisywać. Dotychczas odkryto, opisano i nazwano co najmniej 1 750 000 gatunków organizmów żyjących obecnie na Ziemi oraz kilkaset tysięcy organizmów wymarłych. Teraz poszukajmy wyjaśnienia słowa takson. Na podstawie podobieństwa budowy i rozwoju organizmy są grupowane w jednostki zwane taksonami. Regułami klasyfikacji i nazewnictwa zajmuje się taksonomia. Wszystkie taksony stanowią układ systematyczny, system. Ma on charakter hierarchiczny. Relacje pokrewieństwa ewolucyjnego pomiędzy poszczególnymi taksonami są przedmiotem badań filogenetyki. Im więcej ludzie dowiadywali się o bogactwie organizmów zamieszkujących Ziemię, tym większa była potrzeba uporządkowania tej wiedzy. Prześledźmy razem, jak na przestrzeni dziejów zmieniały się systemy klasyfikacji organizmów. Pierwszy układ systematyczny świata zwierzęcego opracował Arystoteles. W starożytnym Rzymie dzieło Arystotelesa poszło w zapomnienie. Największy rzymski przyrodnik, Caius Pilinius, opracował własny system klasyfikacji. W porównaniu do dzieła Arystotelesa był to jednak system bardzo prymitywny, a mimo to przez całe stulecia służył przyrodnikom. Wynalezienie druku umożliwiło upowszechnienie prac Arystotelesa. Wydane w języku łacińskim dzieło Arystotelesa zainspirowało przyrodników do nowych badań w dziedzinie systematyki. Jednym z nich był John Ray. Karol Linneusz to dla biologów jeden z ważniejszych przyrodników. Zawdzięczamy mu pierwszy naukowy system nazewnictwa i klasyfikacji organizmów oraz opracowanie znacznie dokładniejszej definicji gatunku. Linneusz opisał i skatalogował wszystkie znane mu gatunki roślin i zwierząt. Około 7700 gatunków roślin i 4162 gatunki zwierząt. Uważał, że gatunki nie zmieniają się, ponieważ zostały od razu powołane do życia przez Twórcę, w gotowej postaci, w której były znane już Linneuszowi. Jednak pod koniec życia Linneusz dopuszczał możliwość powstania nowych gatunków wskutek krzyżowania się istniejących już form życia. Systema Nature to pierwsza z serii publikacji, w których Linneusz zaprezentował swoją taksonomiczną koncepcję porządku w świecie przyrody. Pierwsza edycja dzieła ukazała się w 1735 roku i liczyła 11 stron, zaś ostatnia, 13 edycja z 1770 roku, liczyła 3000 stron. Linneusz głęboko wierzył, że został wybrany przez Boga, by wprowadzić porządek do świata przyrody. Mówił o sobie: Bóg stworzył, Linneusz uporządkował. Linneusz uznał, że podstawową jednostką systematyczną jest gatunek, species. Spokrewnione ze sobą gatunki połączył w rodzaje, genus, spokrewnione rodzaje w rzędy, ordo, a rzędy w gromady, classis. W ten sposób zbudował hierarchiczny system klasyfikacji organizmów. Dla określenia gatunków wprowadził podwójne, binominalne nazewnictwo,